Witam Was serdecznie na naszej majowej, majówkowej sesji z pięknego miejsca Karma House i zapraszam do energetyzującej, rozgrzewającej, energicznej praktyki. Zaczniemy od Adho Mukha Virasany. Usiądźcie na piętach i przejdźcie rękami do przodu, tak żeby wydłużyć, wyciągnąć oba boki. Przejdźcie najpierw opuszkami palców, żeby rozciągnąć prawy i lewy bok. Jednocześnie opuszczajcie, sięgajcie kością ogonową, sięgajcie pośladkami w stronę pięt. Przyklejcie całe dłonie, a następnie z wydechem pochylcie głowę i oprzyjcie czoło na podłożu. Skupcie się na oddechu. Zróbcie kilka spokojnych, miękkich, miarowych wdechów i wydechów. Zauważcie, które części ciała biorą udział w oddychaniu. Zauważcie, gdzie oddech dociera, którymi częściami ciała porusza, gdzie czujecie jego obfitość i gdzie macie wrażenie, że oddech nie dociera. Zauważcie te obszary, skupcie się na tych obszarach, do których oddech nie dociera i postarajcie się wysłać właśnie w te miejsca swój oddech. Zwizualizujcie, że właśnie tymi miejscami, tymi obszarami teraz oddychacie. Teraz ułóżcie dłonie obok kolan i odpychając się rękami od podłoża, kręg po kręgu, wyprostujcie plecy. Przejdźmy do klęku podpartego. Ustawmy się tak, żeby kolana były pod biodrami, a dłonie pod barkami. Z wydechem pozwólcie, żeby Wasze plecy stały się wklęsłe i żeby kręgosłup piersiowy wpadł do środka, zagłębiał się pomiędzy łopatkami. I pozwólcie też, żeby kręgosłup lędźwiowy również stał się wklęsły. Wasze plecy są teraz jak siodło, zapadnięte. Puśćcie też luźno głowę i przez moment poprzenoście ciężar ciała z ręki na rękę, poprzelewajcie się z nadgarstka na nadgarstek i czujcie, jak ciężar ciała przechodzi z jednej ręki na drugą. Rozluźnijcie obszar łopatek i pozwólcie, żeby łopatki miękko pływały po plecach. Niech skóra na łopatkach przemieszcza się z prawej strony na lewą stronę pleców. Niech przeskakuje nad tunelem kręgosłupa. Zupełnie rozluźniona głowa, rozluźniona szyja. Rozluźnijcie też szczęki. Pozwólcie, żeby wewnętrzne ściany policzków rozluźniały się. Teraz przy pochylonej głowie możecie czuć, że policzki przy rozluźnionych mięśniach przelewają się w stronę oczodołów. I zatrzymajmy ten ruch kołysania się na boki. I teraz wyobraźcie sobie, że gdzieś mniej więcej do środkowej części pleców macie przyczepiony sznureczek. I za ten sznureczek ktoś teraz zaczął pociągać do góry i Wasze plecy robią się okrągłe. Wyobraźcie sobie, że jesteście balonem, który za chwilę oderwie się od podłoża i pofrunie w stronę nieba. I pofrunie w stronę słońca. I z wydechem ponownie pozwólcie, żeby plecy opadły, zapadły się. Zróbcie je wklęsłymi. Poprzelewajcie ciężar z ręki na rękę. Poczujcie też, jak ciężar ciała przemieszcza się z kolana na kolano, z goleni na goleń. Zatrzymajcie ruch. I ponownie pozwólcie, żeby plecy jak okrągły balon pofrunęły ku górze. Niech kręgosłup piersiowy frunie do środka. Wyobraźcie sobie, że jesteście balonem, który frunie w stronę nieba. I ponownie z wydechem pozwólcie, żeby Wasze plecy zapadły się. Niech będą wklęsłe jak siodło konia. I jeszcze raz z wydechem napełniacie się jak balon, fruniecie do góry, plecy się zaokrąglają, robicie taki koci grzbiet i z wydechem puszczacie plecy, ponownie stają się wklęsłe.
I zróbmy jeszcze raz z wydechem. Pozwólmy, by nasze plecy stawały się zaokrąglone. Robimy koci grzbiet, fruniemy w stronę nieba, jesteśmy wypełnionym balonem i wydech puszczamy miękko w dół. Teraz podwińmy palce stóp, ustawmy podeszwy stóp prostopadle do podłoża, oprzyjmy kolana na ziemi i osiądźmy pośladkami na Achillesach. Ponownie przejdźmy rękami do przodu, wydłużając prawą i lewą rękę. Rozciągnijmy ramiona, rozciągnijmy pachę, ale jednocześnie starajmy się, żeby pośladki i miednica stawały się ciężkie i opadały na Achillesy. Z wydechem oprzyjmy czoło na podłożu. Zostańmy przez moment w pozycji. Czujmy, jak podeszwy stóp się rozciągają, czujmy, jak pachy i barki się rozciągają. Poczujmy ponownie oddech. Zauważmy, jak powietrze wypełnia przestrzenie pomiędzy rzepami. A teraz podnieśmy delikatnie głowę i podnieśmy też nieco kolana. Zróbmy taką pozycję, jakbyśmy się szykowali do skoku. Nasze nogi są zgięte, kolana są tuż nad podłogą. Puśćmy teraz luźno głowę i niech czoło dynda sobie nad podłogą. Być może u niektórych osób czoło dotknie do podłoża. Pośladki wysoko, jakbyśmy chcieli unieść ogon w stronę sufitu. I teraz z wydechem wyprostujmy nogi do pozycji psa z głową w dół. Odepchnijmy, oddalmy uda od brzucha, stójmy dalej na palcach, niech pięty będą uniesione. I z wydechem spróbujmy ściągnąć pięty w dół, jakbyśmy chcieli naciągnąć podeszwy stóp. Jeszcze raz, unieśmy pięty, ugnijmy kolana, jakbyśmy się prężyli do skoku. Podnieśmy głowę, popatrzmy na przednią krawędź maty. A następnie z wydechem wyprostujmy nogi, opuśćmy głowę, psie z głową w dół i spróbujmy zejść piętami w dół, naciągając podeszwy stóp. Czujcie, jak rozciągają się łydki, jak rozciągają się achillesy. Odpychajcie, oddalajcie uda od brzucha. I teraz 5 razy dynamicznie zginamy nogi, jakbyśmy się przygotowywali do skoku. Z wydechem prostujemy nogi, ściągamy pięty w dół. Drugi raz. Uginamy nogi, jakbyśmy się szykowali do skoku. Z wydechem prostujemy nogi i ściągamy pięty w dół. Jeszcze 3 powtórzenia. Ugnij nogi, spójrz do przodu. Wydech, wyprostuj nogi, zejdź piętami w dół. Jeszcze 2 razy. Wdech, nogi zgięte. Wydech, pies z głową w dół. Ostatni raz. Wdech, nogi zgięte. Wydech, pies z głową w dół. I zostając teraz w pozycji psa z głową w dół, zacznij miękko wycofywać się rękami. Podchodź rękami do stóp. Kiedy pięty będą już stały na podłożu, ugnij kolana i puść luźno tułów. Niech twój kręgosłup, niech twój tułów wylewa się z miednicy. Zacznij delikatnie balansować, przenosząc ciężar z nogi na nogę, ze stopy na stopę. Pozwól, żeby delikatnie poruszał się twój tułów. Balansuj z nogi na nogę, rozluźnij plecy, niech twoje ramiona będą jak gałęzie, które powiewają na wietrze, niech włosy swobodnie spływają w stronę ziemi, również skóra na policzkach spływa grawitacyjnie w stronę podłoża. A teraz zatrzymaj ten ruch i zacznij iść rękami do przodu, jak taki leniwy kot. Przechodź rękami do przodu. Po drodze unieś pięty i zrób jeszcze raz psa z głową w dół z piętami uniesionymi. Teraz ugnij kolana, jakbyś się przygotowywał do skoku i wydech, pies z głową w dół. Jeszcze 2 razy. Wdech, ugnij kolana. Wydech, pies z głową w dół. I ostatni raz. Ugnij kolana. Wydech, zrób psa z głową w dół i zacznij wycofywać się płynnie rękami. Po drodze ugnij kolana, dociśnij pięty, puść luźno tułów, a teraz zrób wdech. I z wydechem zbliżając pępek do kręgosłupa, zacznij kręg po kręgu rozwijać plecy. Kręg po kręgu, bardzo powoli. Na końcu podnieś barki, później szyję i głowę. Puść luźno ramiona. Stań stabilnie na stopach, pozwól, żeby twoje barki, ramiona i łopatki spływały w stronę podłoża. Zauważ, jak rozkładasz ciężar ciała na stopach. Czy stoisz na środkach stóp? Być może bardziej na jednej albo na drugiej nodze. Zauważ, jak grawitacja delikatnie porusza twoim ciałem, jak przemieszcza się środek ciężkości, i wtedy twoje ciało zaczyna miękko falować. Nie usztywniaj się w pozycji.
A teraz ugnij nogi i zacznij się powoli zwijać, jakbyś zwijała się w kłębuszek, jakbyś zwijał się w kłębuszek. Z wydechem zbliż brodę do mostka i powoli kręg po kręgu miękko schodź w dół. Kręg po kręgu. Puść luźno ramiona, puść luźno barki i łopatki, puść luźno głowę i szyję. I zacznij leniwie przechodzić rękami do pozycji psa z głową w dół. Zostań w pozycji psa z głową w dół. Odepchnij, oddal uda od brzucha. Unieś na moment pięty i za chwilę zejdziesz piętami w dół, ale staraj się równomiernie wydłużać wewnętrzną i zewnętrzną krawędź pięty. Zostań w pozycji i unieś pośladki, jakbyś chciała, jakbyś chciał zarzucić ogon na głowę. Pozwól, żeby twoje plecy spływały w stronę głowy. Czuj ciężar na dłoniach, dociskaj całe dłonie do podłoża. A teraz ugnij kolana, tak jak wcześniej, kiedy szykowałaś się do skoku. I wydech, jeszcze raz wyprostuj nogi do pozycji psa z głową w dół. I jeszcze raz ugnij nogi i wydech, przejdź do psa z głową w dół. Ostatni raz ugnij nogi. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół, a teraz miękko, krok po kroku, wycofuj ręce, dociśnij pięty do podłoża, puść luźno tułów, puść luźno głowę, szyję, niech łopatki spływają w stronę głowy, a teraz wdech i z wydechem zbliżając pępek do kręgosłupa powoli zacznij się rozwijać. I na końcu barki, później szyja i głowa. I znowu puść luźno ramiona. Zostań przez moment w pozycji tadasany, pozwalając, żeby twoje stopy wrastały w podłoże, jak korzenie w drzewie. I z mocnego korzenia wyrastaj w górę w stronę nieba. Barki, ramiona spływają jak gałęzie drzewa w stronę podłoża. Nie usztywniaj się. Pozwalaj na delikatne, łagodne wychylenia. I jeszcze raz otwórz oczy, ugnij kolana, zbliż brodę do mostka i zacznij zwijać się w kłębuszek. Kręg po kręgu, powoli na dół, dotknij rękami do podłoża i zacznij iść powoli, krok po kroku, ręka po ręce do przodu. Zostań na moment w psie. Teraz z pozycji psa przejdź do klęku podpartego, tak jak wcześniej i pozwól, żeby twoje plecy ponownie zapadły się, wpadły w głąb. Lekko poprzenoś ciężar z ręki na rękę, rozluźnij obszar łopatek, rozluźnij kark, ramiona w górnej części. Niech kręgosłup piersiowy oraz kręgosłup lędźwiowy miękko wpadają do środka. Rozluźnij miednicę, niech twoje pośladki będą takie okazałe, okrągłe, a głowa ciężka, swobodnie zwisa w stronę podłoża. Zrób teraz ruch kolisty. Wyobraź sobie, że do mostka masz przyczepiony pędzel i chcesz narysować koła pod sobą. I rysuj koła. Chcesz połączyć okrągłą kreską nadgarstki oraz kolana. Nadgarstki oraz kolana. I jeszcze jedno koło, a teraz spróbuj w drugą stronę. Nadgarstek, nadgarstek, kolano, kolano. Pamiętaj o oddechu. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Zrób jeszcze jedno koło. Wydech i wdech. I zatrzymaj się w momencie, kiedy kolana będą pod biodrami, ręce pod barkami. Jeszcze raz puść luźno tułów. Niech wpada kręgosłup do środka. A teraz wyobraź sobie, że do czubka głowy i z tyłu do ogona, za ogon, ktoś zaczyna cię ciągnąć. Twój czubek głowy zaczyna przemieszczać się do przodu, frunie do przodu, a ogon w tył. Czuj, jak jakieś siły zewnętrzne pociągają cię za czubek głowy i za ogon i czuj, jak twój kręgosłup oraz skóra na plecach zaczyna się wydłużać, rozciągać i plecy z tego ustawienia zapadniętego lekko się unoszą. I mamy taką właściwie pozycję stołu, gdzie tył głowy, kręgosłup piersiowy oraz kość krzyżowa są w jednej równej linii. Przez chwilę zostań w tej pozycji i naciśnij rękami do przodu, jakbyś chciała, jakbyś chciał popchnąć matę przed siebie.
Poczuj dolną część brzucha, tą część pomiędzy kolcami biodrowymi, poniżej pępka i wyobraź sobie, że masz tam taką gumę, która przyciąga kolce biodrowe do siebie. Spróbuj poczuć to delikatne, subtelne napięcie, takie zasznurowanie dolnej części brzucha. Rękami napieraj do przodu i sznuruj dół brzucha, sznuruj bikini. Twarz równolegle do podłoża, broda lekko wycofana, ręce napierają do przodu. Czuj, jak poprzez ten nacisk rąk do przodu stabilizujesz łopatkę. Powinieneś czuć delikatne napięcie w dolnej kącie łopatki i ściągnięcie łopatek w kierunku kręgosłupa. Zostań w pozycji, dolny brzuch zasznurowany. Przez chwilę zostań, oddychaj. I rozluźnij się. Usiądź na piętach i oprzyj czoło na grzbietach rąk. To, co teraz się działo, czyli ten nacisk rąk do przodu i to zasznurowanie dolnej części brzucha, z zewnątrz jakby ta praca, ten wysiłek był niewidoczny, ale wewnętrznie powinieneś czuć delikatne napięcie dolnej partii brzucha oraz mięśni, które stabilizują nam łopatkę. Napięcie powinno gdzieś być w okolicy dolnego kąta łopatki. Jeszcze raz, przejdźmy do klęku podpartego. I znowu z tego zapadniętego kręgosłupa zacznij frunąć czubkiem głowy do przodu, a ogonem w tył. Czuj, jak twoje plecy zaczynają wydłużać się równolegle do podłoża. Naciśnij rękami do przodu, jakbyś chciał popchnąć matę przed siebie i zasznuruj dół brzucha. Podwiń teraz palce stóp. Ustaw podeszwy prostopadle do podłoża i lekko podnieś kolana. Dalej napieraj rękami do przodu, a teraz stopami napieraj w tył. Czyli to jest ruch taki, jakbyśmy chcieli w dwóch kierunkach rozciągnąć matę, którą mamy pod sobą. Dół brzucha zasznurowany, ręce napierają do przodu, nogi napierają w tył. Zostań w pozycji jeszcze na trzy, spokojne oddechy. A następnie uklęknij, połóż grzbiety stóp na podłożu i na moment usiądź na piętach i przesuń ręce do przodu, jeśli to możliwe, żeby jeszcze bardziej wydłużyć boki tułowia. Z wydechem oprzyj czoło na podłożu. Spokojny oddech, miękki wdech, miękki wydech. Po wydechu zauważaj też ten moment zatrzymania oddechu, krótkiej przerwy i ciszy. I znowu przejdźmy do klęku podpartego. Jeszcze raz, ułóżmy ręce pod barkami, kolana pod biodrami. Zasznurujmy dół brzucha. Już teraz bez zrobienia tych wklęsłych pleców, pofruń z czubkiem głowy do przodu, z ogonem w tył. Naciśnij rękami do przodu, podwiń palce stóp i lekko podnieś kolana. Wyprostuj prawą nogę, a lewa niech zostanie zawieszona nad podłożem. Zostań w pozycji. Ręce napierają do przodu, nogi w tył. Dół brzucha zasznurowany, nie puszczaj bezwładnie głowy, sięgaj czubkiem głowy do przodu. Ugnij nogę, zawieś kolano pod biodrem. I to samo zrób z lewą nogą, wyprostuj ją do tyłu, sięgaj czubkiem głowy do przodu. Zostań przez dwa jeszcze spokojne oddechy. A teraz ugnij nogę, zawieś kolana pod biodrami i ponownie uklęknij i usiądź na piętach. Wyprostuj plecy. Spleć palce rąk, wypchnij dłonie przed siebie i na wdechu podnieś ręce nad głowę. Sięgaj ogonem w dół, a rękami w stronę nieba. Zrób wdech i z wydechem skręć tułów w prawą stronę. Kolejny wdech, wróć na środek. I z wydechem skręć tułów w lewą stronę. Wróć do centrum, opuść ręce i zmień splot palców. Przełóż palec o jeden. I jeszcze raz wypchnij dłonie do przodu. Na wdechu podnieś ręce nad głowę. Spójrz w stronę nieba, żeby jeszcze bardziej unieść mostek. Teraz ustaw głowę centralnie.
Pozwól, żeby ogon opadał w stronę podłoża, zrób wdech. Z wydechem skręć tułów w prawą stronę. Na wdechu wróć do centrum. I wydech, skręć głowę tułów w drugą stronę. I wróć do centrum. Teraz z wydechem opuść ręce i wróćmy jeszcze raz do klęku podpartego. Naciśnij rękami do przodu, podwiń palce stóp, sięgnij czubkiem głowy w przód, ogonem w tył, jeszcze raz podnieś kolana. Tym razem spróbuj wyprostować prawą nogę oraz lewą nogę i w ten sposób zrobiliśmy pozycję deski. Czuj, co się dzieje w dolnej części pleców. Na chwilę uklęknij, pamiętaj, żeby zasznurować bikini, napieraj rękami do przodu i czuj, jak zaczyna pracować dolna część łopatki. I jeszcze raz, podwijając palce stóp, spróbuj wyprostować kolana. Obserwuj, co się dzieje w dolnej części pleców. Czy dół Twojego kręgosłupa nie zapada się? Podpieraj go mocno dolną częścią brzucha. Zostań w pozycji na 3 spokojne oddechy. Pamiętaj, żeby pracować rękami. Wdech, wydech i przerwa. Wdech, wydech i cisza. Jeszcze jeden oddech. A teraz przejdź do pozycji psa z głową w dół. Odepchnij, oddal uda od brzucha. Sięgnij ogonem do góry, a piętami w dół. Wyciągnij się, wydłuż się, puść luźno głowę. I następnie zacznij powoli, krok po kroku, podchodzić rękami do stóp. Dociśnij pięty do podłoża, ugnij kolana, puść luźno tułów. I zbliżając pępek do kręgosłupa, kręg po kręgu zacznij rolować się ku górze. Rozwijaj plecy, rozwijaj łopatki, barki, później szyja i na końcu głowa. Puść luźno ramiona, skoncentruj się na oddechu, uziemiaj się w podeszwach stóp. Spokojny wdech. I miękki, spokojny, płynny wydech. I jeszcze jeden wdech. Teraz ugnij kolana. Z wydechem zbliż brodę do mostka. I zacznij kręg po kręgu rolować się w dół. Idziesz w dół, dotykasz rękami do podłoża. Puszczasz luźno tułów, puszczasz luźno głowę i szyję. I zaczynasz ponownie przechodzić się leniwie do pozycji psa z głową w dół. Zostań w psie. Teraz ugnij kolana, jakbyś się przygotowywał do skoku. I z wydechem przejdź do pozycji deski. Pilnuj dolnej części brzucha. Jeśli jest Ci ciężko wytrzymać w pozycji, zrób tą pozycję z kolanami opartymi na podłożu. Zrób wdech i z wydechem przejdź do psa z głową w dół. W pozycji psa z głową w dół ponownie ugnij kolana, jakbyś się przygotowywał do skoku. Podnieś głowę, popatrz na kciuki, zrób wdech i wydech, przejdź do pozycji deski. Zrób wdech i wydech, przejdź do psa z głową w dół. I jeszcze raz, ugnij kolana, zrób wdech, wydech, przejdź do pozycji deski, zostań w pozycji deski, a teraz wdech. I wydech, pies z głową w dół. Powoli wycofaj ręce, podchodź dłońmi do stóp, krok po kroku. Dociśnij pięty do podłoża, puść luźno głowę, puść luźno szyję, puść barki, łopatki, ramiona. A teraz zrób wdech. I zbliżając pępek do kręgosłupa, powoli, kręg po kręgu, zacznij się rozwijać. Podnieś na końcu barki, później szyję i głowę. Odpocznij, stojąc stabilnie na obu stopach. Miękki wdech, miękki wydech. Barki, ramiona, łopatki spływają po plecach. Twoje stopy stają się coraz bardziej stabilne, uziemione. Czuj, że są Twoim bezpiecznym podparciem. I ugnij jeszcze raz kolana. Ponownie zbliż brodę do mostka. I kręg po kręgu zacznij zsuwać się w dół. Zacznij się zwijać w kłębuszek.
Dotknij rękami do podłoża, puść luźno głowę i zacznij ponownie wędrować rękami do przodu. Krok po kroku. Aż znajdziesz się w pozycji psa z głową w dół. I teraz w pozycji psa z głową w dół jeszcze raz ugnij kolana. Popatrz na kciuki. Z wydechem przejdź do pozycji deski i zostawiając obie ręce na podłożu, przechyl stopy na lewą stronę, tak żeby Twój ciężar wylądował na lewej ręce bardziej niż na prawej. Zwróć uwagę, żeby biodro nie opadało. Teraz wróć z nogami do centrum. Przejdź na moment do pozycji psa z głową w dół. Zrób wdech i z wydechem zegnij kolana. Zrób wdech i z wydechem przejdź do pozycji deski. A teraz w pozycji deski przechyl stopy na prawą stronę. Czuj mocniejsze uziemienie, dociśnięcie do podłoża prawej dłoni. Nie pozwalaj, żeby prawe biodro opadało. Aktywnie naciskaj krawędzią stopy na podłoże, żeby unosić biodro. Zrób wdech i z wydechem wróć do pozycji deski na nasadach obu stóp. Teraz wdech i z wydechem pies z głową w dół. Zacznij się wycofywać, tak jak wcześniej, krok po kroku. Czuj, jak Twoje nogi, tyły Twoich nóg zaczynają się rozciągać. Teraz ugnij kolana, puść luźno tułów, zrób wdech i z wydechem zacznij rolować się w górę. Na końcu podnieś barki, później szyję i głowę. Zostań w tadasanie, tym razem połącz na chwilę stopy. Zostań na prawej nodze, lewą nogę wysuń do przodu i naciśnij kolanem, prawym kolanem na lewą łydkę, tak żebyś poczuła, żebyś poczuł, jak prawe kolano napiera na lewą łydkę. Oprzyj się, jakby zaprzyj się na przedniej nodze i stój stabilnie na prawej. Unieś czubek głowy, skieruj ogon w dół. Stoisz na prawej nodze, prawe kolano napiera na lewą łydkę. Lewa stopa obok prawej. Czuj, jak się opierasz wyraźnie na lewej łydce. Zapierasz się o lewą łydkę. Twoja prawa noga jest nogą podporową, a o lewą nogę się zapierasz. Twoja prawa ręka jest filarem, a lewa ręka jest jak pnącze, więc spróbuj teraz owinąć lewe przedramię wokół prawego. Unieś łokcie na wysokość barków. I wycofaj teraz łokcie, wycofaj barki, tak żeby kręgosłup piersiowy schował się do środka i aby łopatki mogłyby spłynąć po plecach. Spójrz przed siebie. Masz przedramiona dosyć blisko twarzy, więc Twój wzrok za chwilę przestanie wyostrzać obraz. I to, co masz przed sobą, kolory, kształty zaczną się rozmywać, zamazywać. Wycofuj wzrok, poddawaj się. Rezygnuj z tego wyostrzania, kontrolowania. Rozluźnij ręce i teraz zmień ustawienie nóg. Zostań na lewej nodze, prawą przenieś do przodu, skrzyżuj je w taki sposób, żebyś lewym kolanem mógł naciskać na prawą łydkę. I spróbuj porządnie się zaprzeć. Trochę jakbyśmy chcieli oprzeć kolana o klęcznik. Stoisz stabilnie na lewej nodze i zapierasz się o prawą. Twoja lewa ręka jest filarem, twoja prawa ręka jest pnączem, a więc owin teraz pnącze wokół filaru, owin przedramię prawe wokół lewego. Wycofaj barki. Niech barki, łopatki spływają po plecach w stronę podłoża. Wycofuj wzrok. I puść swobodnie ramiona. Wróć do tadasany ze stopami na szerokość bioder, na końcu maty, tak aby przed Tobą była przestrzeń. Puść ramiona, unieś punkt koronowy, jakbyś była przyczepiona, jakbyś miał przyczepiony balonik, który Cię ciągnie teraz ku górze. Teraz ugnij nogi, z wydechem zbliż brodę do mostka i zacznij kręg po kręgu rolować się w dół. Swobodnie opuszczone barki, opuszczone ramiona, spływające w stronę głowy łopatki. I zacznij teraz przechadzać się rękami do przodu.
Przechodź do pozycji psa z głową w dół. I tak jak wcześniej, ugnij kolana, jakbyś się przygotowywał do skoku. Z wydechem zrób pozycję deski. Pamiętaj, że możesz robić deskę z kolanami opartymi na podłożu. I teraz w pozycji deski przenieś ciężar bardziej na lewą rękę i przechyl stopy. Ustaw je na krawędziach. Zostaw obie ręce na razie na podłożu. Podnieś prawą stopę i przenieś ją za lewą. Teraz spróbuj oderwać prawą rękę od podłoża i zawiesić prawą rękę nad prawym biodrem. Opieraj się na stabilnej lewej ręce i tak jak wcześniej w pozycji deski napieraj lewą ręką do przodu, jakbyś chciała przesunąć matę do przodu. Zostań przez chwilę. Nie pozwalaj, żeby lewe biodro opadało. Zrób wdech. Z wydechem przenieś rękę na podłoże. Ustaw stopy na nasadach palców. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół, równomiernie rozkładając ciężar ciała na obu stopach i na obu rękach. Ugnij kolana, zrób wdech. Z wydechem wejdź w pozycję deski. A teraz przechyl stopy na prawą stronę, opieraj się mocniej na prawej dłoni. Przenieś lewą stopę za prawą i spróbuj oderwać lewą rękę od podłoża, ustawiając się w podporze na krawędziach stóp i na prawej dłoni. Napieraj ręką do przodu, jakbyś chciała przesunąć matę do przodu i czuj, jak dolny kąt łopatki wędruje w stronę kręgosłupa. Nie pozwalaj, aby prawe biodro opadało w stronę podłoża. Zrób wdech. Z wydechem przenieś stopę do przodu. Opuść rękę, wróć do pozycji deski. Z pozycji deski przejdź do pozycji psa z głową w dół i powoli się wycofuj, krok po kroku, jedna ręka po drugiej. Obciążasz pięty, opuszczasz tułów, opuszczasz głowę, robisz wdech. No i z wydechem kręg po kręgu rolujesz się ku górze i powoli przechodzisz do tadasany. Jeszcze raz spróbujemy zrobić pozycję Garudasany, pozycję orła. Tym razem spróbujemy założyć nogę za nogę. Lekko ugnijmy kolana. Pamiętaj, że zawsze możesz powtórzyć poprzedni wariant, krzyżując golenie i napierając prawym kolanem na lewą łydkę. Jeśli możesz zrobić klasyczną pozycję, to teraz zostań na prawej nodze, unieś lewą. Skręć lewe udo do środka i spróbuj grzbiet lewej stopy przyłożyć do prawej łydki. Grzbiet lewej stopy przyłóż do prawej łydki. Zostań stabilnie. Wyobraź sobie, że twoja prawa stopa jest korzeniem, który wrasta w ziemię. Twoja prawa stopa jest podparciem. Twoja lewa noga jest filarem. Prawa ręka jest filarem, lewa ręka jest pnączem. Owiń lewe przedramię wokół prawego. Unieś łokcie na wysokość barków. Wycofaj łokcie i pozwól, żeby łopatki spływały po plecach. Wycofuj wzrok. Bądź w kontakcie ze swoim oddechem. Z wydechem rozluźnij ręce. Połącz stopy w tadasanie i powtórz na drugą stronę. Zostań teraz na lewej nodze i prawą nogę owiń wokół lewej. Spróbuj przytulić grzbiet prawej stopy do lewej łydki. Skieruj ogon w dół. Twoja lewa ręka, lewe przedramię jest filarem, a prawe ramię jest jak pnącza, więc owiń teraz przedramię prawe wokół lewego. Unieś łokcie na wysokość barków. A teraz wycofaj łokcie i niech łopatki spływają po plecach. Kiedy łopatki spływają po plecach, mostek unosi się w stronę ramion. Oddychaj spokojnie, swoim naturalnym rytmem. Niech nic nie zakłóca ciszy, która jest w tobie. Z wydechem rozluźnij ramiona.
Połącz nogi w tadasanie i ustaw się tak, żeby przed Tobą było miejsce na macie. Stopy na szerokość bioder. Jeszcze raz, będziemy się rolowali w kierunku psa z głową w dół. Ugnij kolana. Puść luźno ramiona. Z wydechem zbliż brodę do mostka. I kręg po kręgu zacznij się rolować w dół. Dotknij rękami do podłoża. Puść luźno głowę, puść luźno barki, ramiona. I zacznij przechodzić rękami. Skradaj się. Przechodź do pozycji psa z głową w dół. W pozycji psa z głową w dół. Ugnij na chwilę nogi. Zrób wdech. Z wydechem przejdź do pozycji deski. I pamiętaj, możesz zrobić deskę na kolanach. Jeśli Twoje nadgarstki nie wytrzymują obciążenia, przejdź na przedramiona i zrobisz podpór na przedramieniu. Może teraz wspólnie spróbujmy zmodyfikować nieco tą jedną sekwencję, jeden cykl i uklęknijmy na moment. Oprzyjmy przedramiona na podłożu. Teraz z takiej deski na przedramionach i na kolanach, czyli na łatwiejszej, naszym wariancie deski, przejdźmy do podporu na lewym łokciu. Może najpierw podnieśmy kolana. Przejdźmy do podporu na lewym łokciu. Jeśli nie możesz utrzymać nóg w powietrzu, oprzyj lewą nogę na podłożu, a prawą nogę postaw przed sobą i zrób taki zmodyfikowany wariant deski bocznej. Wyciągnij rękę wzdłuż boków ciała. Jeśli możesz z nogami wyprostowanymi, to teraz wyprostuj obie nogi. Przestaw prawą nogę za lewą. Naciskaj ręką do przodu, jakbyś chciała przesunąć łokieć w stronę krawędzi maty. Zostań przez moment, nie pozwalając, żeby Twoje lewe biodro i Twoja lewa taria oraz lewy bok opadały w stronę podłoża. Teraz wyjdziemy z pozycji. Przenieś przedramię do przodu. Postaw nasady stóp na podłożu. Możesz oprzeć kolana na podłożu, zanim zmienisz stronę, żeby przez moment odsapnąć w pozycji. Pamiętaj, że dół brzucha ma być zasznurowany, a więc zbliżaj kolce biodrowe do siebie. Teraz, jeśli to możliwe, unieś kolana. Przejdź do podporu na prawym łokciu, na prawym przedramieniu. Jeśli jest zbyt ciężko, oprzyj prawą nogę na podłożu i postaw lewą nogę przed sobą. Zawieś lewą rękę nad lewym biodrem, a jeśli możesz zrobić klasyczny wariant, znaczy trudniejszy wariant, wyprostuj obie nogi i przenieś lewą nogę za prawą. Zostań jeszcze przez chwilę. Czuj, jak pracuje prawa łopatka, napieraj przedramieniem, jakbyś chciała, jakbyś chciał przesunąć łokieć w kierunku krótkiego brzegu maty. Teraz przenieś lewe przedramię na podłoże i wróć do pozycji deski na ugiętych kolanach, na nasadach palców. Spróbuj odepchnąć się rękami od podłoża, wyprostować łokcie i przejdź do pozycji psa z głową w dół. Zacznij wycofywać się, podchodząc miękko rękami do stóp. Dociśnij pięty do podłoża i przez zaokrąglone plecy. Z kolejnym wydechem zacznij rolować się ku górze. Płynnie rozwijaj kręgosłup, idź w górę. Na końcu podnieś barki, później szyję i głowę. Ponownie połącz stopy. Puść luźno barki, ramiona. Unieś czubek głowy w stronę nieba. Pozwól, żeby łopatki spłynęły po plecach w stronę podłoża. Oddychaj spokojnie, swoim naturalnym rytmem. Zostań teraz na prawej nodze i unieś lewą. Chwyć za staw skokowy i umieść stopę po wewnętrznej stronie uda. Zrobimy pozycję drzewa. Żeby łatwiej Ci było zachować równowagę w pozycji, wyobraź sobie, że Twoja stopa jest korzeniem, który wrasta teraz w ziemię. Pozwól, żeby lewe udo miękko spływało w stronę podłoża, jakby z kolana kapało. I dalej pracuj tak, jakbyś chciała zbliżyć kolce biodrowe do siebie, jakbyś chciała zasznurować dolną część brzucha.
zasznurować bikini. Połącz dłonie na mostku. Spójrz przed siebie. Pofruń z czubkiem głowy w stronę nieba. Teraz łagodnie przenieś nadgarstki na czubek głowy. I pofruń z rękami do nieba. Spokojny wdech, spokojny miękki wydech. Oddychaj. Zakorzeniaj się. Pielęgnuj ciszę w sobie. A teraz, żeby wyjść z pozycji, przenieś ręce wzdłuż boków ciała. Połącz stopy. Pozwól, żeby ramiona opadły. I powtórzymy pozycję drzewa na drugą nogę. Zostań na lewej, unieś prawą. Złap zastaw skokowy. Przytul podeszwę stopy do wewnętrznego uda. Pozwól, żeby kolano i udo spływało w stronę podłoża i zasznuruj dół brzucha. Oprzyj dłonie wygodnie na mostku. Niech twoje łopatki spływają po plecach, a czubek głowy niech frunie w stronę nieba. Przenieś teraz ręce, przenieś nadgarstki na czubek głowy. I pofruń z rękami w stronę nieba. Teraz opuść łagodnie ręce i połącz stopy w tadasanie. Ponownie ustaw się tak, żeby przed Tobą było miejsce na macie. A rozstaw stopy na szerokość bioder. Puść luźno ramiona. Zrób wdech. Ugnij kolana i z wydechem zbliż brodę do mostka. Zacznij powoli zwijać się w kłębek. Kręg po kręgu. Powoli, coraz niżej, puść barki, puść ramiona, puść głowę i zacznij przechadzać się rękami do przodu, do pozycji psa z głową w dół. Zostań w pozycji psa z głową w dół, oddal uda od brzucha, być może czujesz, że twoje pięty są coraz bliżej do podłoża, twoje ciało jest coraz bardziej elastyczne, otwarte, miękkie, pozbywamy się napięcia, pozbywamy się blokad. Teraz unieś pięty, jeszcze raz ugnij kolana, zrób wdech, z wydechem przejdź do pozycji deski. Pamiętaj, jeśli któryś z wariantów będzie dla Ciebie za trudny, zawsze możesz wrócić do łatwiejszej wersji. Teraz przechyl stopy ponownie na lewą stronę. Przenieś prawą nogę za lewą i oderwij prawą rękę od podłoża. Jeśli pamiętasz pozycję drzewa, spróbuj teraz oderwać prawą nogę od podłoża i umieścić podeszwę stopy po wewnętrznej stronie uda. Zawieś rękę nad barkiem. Lewą ręką naciskaj w kierunku krótkiego brzegu maty i czuj, jak pracuje twoja łopatka. Jeśli ten wariant jest dla ciebie za trudny, pamiętaj, nie musisz się forsować. Możesz teraz oprzeć bok na podłożu i zrobić pozycję drzewa w ten sposób, próbując utrzymać równowagę. A teraz, żeby wrócić. Postaw prawą stopę obok lewej. Przenieś prawą rękę na podłoże, oprzyj na podłożu, zrób pozycję deski. Przejdź do psa z głową w dół na moment. Teraz zrób wdech. Z wydechem ugnij kolana, oderwij pięty, spójrz do przodu. Kolejny wdech i z wydechem przejdź do pozycji deski. Jeśli jesteś zmęczona, oprzyj łokcie na podłożu, oprzyj przedramiona na podłożu i możesz wytrwać w tej pozycji. A jeśli możesz zrobić więcej, podnieś kolana, przechyl stopy na prawą stronę, zostań ciężarem ciała na prawej ręce, przenieś lewą nogę do tyłu i pofruń z ręką do góry. Jeśli pamiętasz pozycję drzewa, spróbuj teraz zrobić. Dociśnij podeszwę stopy do wewnętrznego uda, pofruń z ręką do góry. Jeśli pozycja jest dla Ciebie zbyt forsowna, opuść biodro.
Wyciągnij prawą rękę, połóż głowę na ramieniu i spróbuj utrzymać równowagę, leżąc na prawym boku w pozycji drzewa. Teraz, żeby wyjść z pozycji, postaw lewą nogę obok prawej. Przenieś lewą rękę na podłoże. Wróć do pozycji deski. W pozycji deski zrób wdech. Z wydechem wróć do pozycji psa z głową w dół. I płynnie zacznij wychodzić z pozycji, podchodząc dłońmi do stóp. Lekko ugnij kolana i żeby wyjść z niej, z wydechem kręg po kręgu. Roluj się ku górze. Na końcu barki, szyja i głowa. Zostań w pozycji. Oddychaj spokojnie. A teraz połącz stopy. Zostań na swojej prawej nodze i unieś lewą. Spróbuj drugim i trzecim palcem chwycić za duży paluch. Wyprostuj prawą rękę do boku. Będzie Ci wówczas łatwiej z utrzymaniem równowagi. Odchyl nogę na zewnątrz. Zostań w pozycji. Trzymaj za duży paluch. Pozwól, żeby łopatki spływały po plecach. Popatrz przed siebie. Ale spróbuj też nie wyostrzać wzroku. Tak jak wcześniej w Garudasa, niekiedy przedramiona nie pozwalały nam wyostrzać wzroku. Spróbuj teraz też taką samą jakość widzenia uzyskać. A raczej nie widzenia, a raczej wycofania wzroku. Wróć z nogą na wprost. Opuść rękę, opuść stopę. Połącz wewnętrzne krawędzie stóp. Pozwól, żeby Twoje ramiona miękko spływały w stronę podłoża. Powtórzmy na drugą stronę. Zostań na stabilnej lewej nodze. Niech będzie jak pień i korzeń drzewa. Drugim i trzecim palcem chwyć za duży paluch w stopie. Rozciągnij lewe ramię do boku i odwodzimy prawą nogę do boku. Spróbuj wycofać wzrok, tak aby żadne obrazy zewnętrzne nie rozpraszały Twojej uwagi. Kieruj uwagę do środka. Zauważaj, obserwuj. Bądź uważna na odczucia, które pojawiają się w ciele, na oddech, jak on się zmienia. I wróć do centrum. Opuść nogę, przejdź do tadasany. Jeśli masz pasek do jogi, może on teraz być potrzebny. Użyj go. Nie musi to być też pasek do jogi, może być to jakikolwiek inny przedłużacz. Zostań na lewej nodze i załóż pasek na prawą nogę. Chwyć jak najbliżej stopy. Niech Twoja ręka będzie umieszczona przy wewnętrznej stronie, po wewnętrznej stronie uda. Rozłóż prawą rękę do boku. Przenieś prawą, lewą nogę do boku. I napierając stopą na pasek, spróbuj wyprostować nogę do boku. Rozciągaj ramię w prawą stronę, a nogę w lewą stronę. Spójrz przed siebie. Jeśli ta pozycja jest dla Ciebie za trudna, możesz powtórzyć wariant z ugiętą nogą. Możesz też spróbować zrezygnować z paska i spróbować chwycić za duży paluch w stopie, zaczepić drugi, trzeci palec jak haczyk na dużym paluchu. A teraz ugnij nogę, ustaw ją na wprost i opuść. Wróć do tadasany. Jeśli potrzebujesz paska, założysz go teraz na drugą nogę. Stań w tadasanie, zostań na lewej nodze. Drugim i trzecim palcem chwyć za duży paluch albo załóż pasek na stopę. Wyprostuj lewą nogę do boku. Ustaw prawą nogę na zewnątrz. Zrób wdech i z wydechem spróbuj wyprostować prawą nogę do boku. Rozciągaj w lewą stronę ramię, w prawą stronę nogę.
I aby wyjść z pozycji, ugnij nogę, przenieś na wprost, połącz stopy i przejdź do Tadasany. Ustaw się tak, aby przed Tobą było ponownie miejsce na macie. Rozstaw stopy na szerokość bioder. Puść luźno ramiona. Delikatnie ugnij kolana, zrób wdech. Z wydechem zbliż brodę do mostka i powoli roluj się w dół. Dotknij rękami do podłoża, następnie zacznij leniwie przechodzić rękami do przodu, aż zrobisz pozycję psa z głową w dół. W pozycji psa z głową w dół ponownie ugnij kolana, jakby się przygotowywał do skoku i z wydechem przejdź do pozycji deski. Napieraj rękami do przodu. Przechyl stopy na prawą stronę. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do łatwiejszego wariantu pozycji. Przenieś prawą nogę za lewą. Oprzyj się stabilnie na lewej ręce i napieraj ręką do przodu. Możesz spróbować powtórzyć pozycję drzewa lub chwytając drugim i trzecim palcem za duży paluch. Możesz spróbować wyprostować nogę, tak jak przed chwilą robiliśmy to w staniu. Jeśli to możliwe, skręć głowę i spójrz w stronę nieba. Teraz odstaw nogę do tyłu. Przenieś prawą rękę na podłoże, połóż obok lewej. Wróć do pozycji deski. Na moment przejdź do pozycji psa z głową w dół. Zobacz, ile spokoju jest w tej pozycji, ile przestrzeni. Ugnij kolana, zrób wdech. Z wydechem przejdź do pozycji deski. Pamiętaj, że możesz zrobić łatwiejszy wariant na kolanach. A teraz przechyl stopy na prawą stronę. Zostań z ciężarem ciała na prawym nadgarstku. Przenieś lewą nogę za prawą. Możesz również ten wariant powtórzyć. A jeśli chcesz spróbować trudniejszej wersji, zrób pozycję drzewa lub spróbuj chwycić za duży paluch i pofruń z lewą nogą w stronę nieba. Ta pozycja nazywa się Vasishtasana. Aby wyjść z pozycji, opuść lewą nogę. Przenieś lewą rękę obok prawej. Wróć do pozycji deski. Zrób wdech. Z wydechem przejdź do pozycji psa z głową w dół. A następnie zacznij stopniowo wycofywać się. Podchodź rękami do stóp. Puść luźno tułów, puść luźno barki, ramiona, głowę. Zrób wdech. I z wydechem, kręg po kręgu, zacznij wędrować ku górze. Barki, szyja, głowa. W porządku. Mam nadzieję, że rozgrzaliście się tą wzmacniającą sekwencją. A teraz spróbujemy dalej popracować nad barkami i zrobimy kilka takich pozycji otwierających klatkę piersiową. Zacznijmy z tyłu od ułożenia dłoni za pośladkami, stopy na szerokość bioder, kolana na szerokość bioder. Delikatnie podnieś biodra nad podłoże. Spróbuj oderwać prawą stopę od podłoża i lewą rękę i przestaw stopę nieco bardziej do przodu i lewą rękę do przodu. Teraz przenieś ciężar ciała na prawą stopę, podnieś lewą stopę, podnieś prawą rękę, przestaw lewą stopę do przodu i prawą rękę. I znowu obciążasz lewą stopę, podnosisz prawą, podnosisz lewą rękę, przestawiasz stopę do przodu i rękę do przodu. Przenieś ciężar ciała na prawą stopę, podnieś lewą stopę, podnieś prawą rękę i przejdź do przodu. Jeszcze raz, naprzemiennie, prawa stopa, lewa ręka, przesuń. Lewa stopa, prawa ręka, przesuń. A teraz spróbuj się wycofać. Podnieś lewą stopę i prawą rękę i cofnij. Podnieś prawą stopę, lewą rękę i cofnij. Prawa stopa, lewa ręka, cofnij. Prawa stopa, lewa ręka, cofnij. Lewa stopa, prawa ręka, cofnij. Jeszcze raz. Prawa, lewa, cofnij. Lewa, prawa, cofnij. I usiądź. Dobrze jest ćwiczyć w ten sposób koordynację ruchową. Możecie zrobić to ze swoimi dziećmi. A teraz
ułóż dłonie za pośladkami, rozszerz palce rąk. Możesz delikatnie też zrotować ramiona na zewnątrz. Niech małe palce dotykają do krawędzi maty. Stopy ustaw na szerokość bioder. Lekko ugnij łokcie, unieś pośladki i przesuń pośladki w stronę pięt. Niech twoje ręce zostaną z tyłu. Naciśnij rękami do przodu, jakbyś chciał przysunąć matę do bioder. Poczuj, jak pracują łopatki, jak pracują barki, jak kręgosłup piersiowy chowa się w głąb ciała, chowa się do środka. Teraz przesuń biodra jeszcze raz do przodu i podnieś je w górę. Zrób taki stoliczek. Wciskając pięty w podłoże, podnieś wyżej biodra. Wciskając nadgarstki w podłoże, unieś wyżej pachy. Odchyl głowę. Spróbuj się pochuśtać, jeśli masz dyskomfort przy odchylaniu głowy w tył. Ustaw ją centralnie. Patrz do przodu. A jeśli ci to nie przeszkadza, spróbuj odchylić głowę i się trochę pochuśtaj. Ze stóp na nadgarstki, z nadgarstków na stopy. Taka szuflada. Przesuwamy się w przód i w tył. W przód i w tył. Jeszcze dwa powtórzenia. Aha, i teraz zanim podniesiesz głowę, najpierw usiądź. I dopiero teraz miękko wyprostuj głowę. I wyprostuj na chwilę nogi w dandasanie. Spróbuj oprzeć się na opuszkach palców, jeśli to możliwe, i podnieś pośladki. Spróbuj sięgnąć pośladkami w tył. Jeśli się to w ten sposób nie udało, to rękami popraw pośladki. Najpierw wyciągnij jeden, a później drugi. Tak, żeby siedzieć wyraźnie na guzach kulszowych, na kościach pośladków. Kręgosłup lędźwiowy i kręgosłup kość krzyżowa mają być lekko schowane do środka. Podeprzyj się delikatnie z tyłu opuszkami palców. Teraz ugnij nogi. Postaw stopy na szerokość bioder. Chwyć rękami pod kolanami i wycofując barki unieś mostek. Teraz spróbuj odchylić się delikatnie w tył, ale dalej tak, żeby twoje plecy pozostały proste. I spróbuj unieść łydki, tak żeby znalazły się w ustawieniu równoległym do podłoża. Przyklej dłonie do zewnętrznych łydek i napieraj dłońmi na zewnętrzne łydki, a niech łydki oporują na twoje dłonie. Trzymaj równowagę. Schowany kręgosłup piersiowy, schowany kręgosłup lędźwiowy. Teraz przestań naciskać i ustaw, zatrzymaj dłonie obok łydek. I powoli postaw stopy na podłożu. Jeszcze raz umieszczamy ręce na podłożu za pośladkami. Rozszerzamy palce rąk, przesuwamy pośladki w stronę pięt, wycofujemy barki, napieramy rękami do przodu. Ponownie wciskając pięty w podłoże, podnieś biodra i spróbuj tym razem wyprostować najpierw jedną, a następnie drugą nogę. Zobacz, biodra lekko opadną, ale teraz naciągając podeszwy stóp w stronę podłoża, wciśnij nasady palców podłoża, a twoje biodra pójdą w górę. Jeśli to możliwe, odchyl głowę i popatrz do tyłu na podłoże, które jest za tobą. Dociśnij nasadę palca wskazującego do podłoża i unieś pachy. Teraz oderwij podeszwy, oprzyj się tylko na piętach. Posadź pośladki na podłożu, a następnie odpychając się rękami, powoli unieś głowę. I jeszcze raz zegnij nogi. Tak, żeby twoje nadgarstki odpoczęły, popracujemy trochę teraz mocniej nad mięśniami brzucha, a nadgarstki będą odpoczywały. Wyciągnij pośladki do tyłu i na boki. Chwyć rękami pod kolanami, wycofaj barki, unieś pachy, schowaj kręgosłup lędźwiowy i kość krzyżową w głąb ciała. Oderwij stopy od podłoża. Ustaw łydki równolegle do podłoża i tym razem połącz wewnętrzne krawędzie stóp. Naciskaj dłońmi na zewnętrzne łydki i łydki niech oporują. Jeśli to możliwe, spróbuj wyprostować nogi i puść łydki, wyciągaj ręce do przodu. Jeśli ten wariant jest dla ciebie za trudny, możesz zostać ze zgiętymi nogami albo nawet w ten sposób podciągać się rękami w kierunku nóg. Niech twoje stopy będą mniej więcej na wysokości twarzy. I
I teraz z wydechem opuść nogi na podłoże i zrób dandasanę. Jeszcze raz zrobimy purwottanasanę, tą pozycję z oparciem na nadgarstkach, ale teraz spróbujemy od razu podnieść biodra z nogami wyprostowanymi, z kolanami wyprostowanymi. Jeśli ten wariant będzie dla Ciebie za trudny do wykonania, powtórz poprzedni, czyli ten, kiedy najpierw podnosiliśmy się do tej pozycji stoliczka, a później prostowaliśmy nogi. Wyprostuj nogi, jeśli chcesz zrobić od razu przejście z wyprostowanymi nogami. Przyłóż dłonie do podłoża, naciśnij rękami w stronę bioder. Wycofaj barki, unieś pachy, unieś mostek. I teraz naciągając podeszwy stóp do podłoża, czyli ten ruch będziemy robili, podnosisz biodra, odchylasz głowę. Purvottanasana, czyli wschód. Wewnętrzne krawędzie stóp razem, nasady dużych paluchów dążą do przyklejenia do podłoża. W górę pachy, w górę mostek, głowa swobodnie odchylona. Teraz oderwij palce stóp od podłoża, osadź pośladki na macie i odpychając się dłońmi od podłoża, ustaw głowę centralnie. Super. Ja już się czuję naprawdę mega obudzona i rozgrzana, mimo że ćwiczę na świeżym powietrzu i temperatura mnie nie rozpieszcza. Słuchajcie, no teraz chciałabym, abyśmy zrobili kilka pozycji skręconych w siadzie. Zacznijmy od Bharadvajasany. Uklęknijmy i spróbujmy teraz ustawić się w taki sposób, żeby prawa podeszwa była pod spodem, a lewa stopa na prawej podeszwie. Grzbiet lewej stopy leży na prawej podeszwie. Przesuńmy nieco nogi w lewą stronę i usiądźmy na podłożu obok stóp. Jeśli możesz coś podłożyć pod pośladki, dobrze by było coś podłożyć pod prawy pośladek, tak żeby wyrównać ustawienie miednicy. Ja mam akurat wałek do jogi i zamierzam go wykorzystać. Spójrzcie, siadam na krawędzi wałka. Mój lewy pośladek będzie spływał, opadał w stronę podłoża, a prawy pośladek mam podparty. Widać też, że mam wtedy równo ustawione biodra. Złapcie prawą ręką za lewe ramię przy zgięciu łokcia. Odwracam się do Was z przodem i zrobię za chwilę to samo. Jestem dla Was odbiciem lustrzanym, więc siadam na lewym pośladku, ale Wy siedzicie na prawym i będę mówiła tak komendy, żeby Wam to pasowało. A więc jeszcze raz chwytam prawą ręką za lewe ramię przy zgięciu łokcia. Czujcie, jak przedramię z tyłu dotyka do pleców, do tylnych żeber. Połóżmy teraz lewą rękę na prawym udzie i spróbujmy przeskoczyć lewą ręką na prawe udo. Jeśli się nie da, zostawcie lewą rękę na lewym udzie i w ten sposób twórzcie dźwignię do skrętu. A jeśli się dało, to ta dźwignia po prostu jest mocniejsza. Czujemy, jak przedramię z tyłu podpycha nam żebra. Z wydechem wycofajmy prawy bark, prawe ramię, prawe żebra. Natomiast lewe przedramię popycha na prawe przedramię, przepraszam, prawe przedramię popycha nam żebra do przodu. Tak jakby ten lewy bok miał zrolować się, zwinąć się w stronę brzucha, w stronę klatki piersiowej. Skręćmy najpierw głowę w lewą stronę, a teraz z wydechem miękki skręt w prawą stronę. Spójrzcie w przestrzeń za prawym barkiem. Wycofajcie prawy bark, wycofujcie prawe ramię. Spokojny, miękki wdech, spokojny, miękki wydech. Spokój w oddechu, spokój w umyśle, w sercu. I miękko wyjdź z pozycji. Usiądźmy teraz na drugim pośladku. A więc teraz stopy będą obok Waszego prawego biodra i siadamy sobie na lewym pośladku. Lewy pośladek czymś podpieramy. Teraz lewą ręką chwyćmy za
prawe ramię przy zgięciu łokcia i połóżmy prawą dłoń na udzie. A teraz spróbujmy prawą dłonią, jeśli to możliwe, przeskoczyć na lewe udo. Jeśli się nie da, to oczywiście możecie zostawić rękę na nodze prawej, a jeśli się da, przeskoczcie na lewą nogę i czujcie, jak przedramię z tyłu popycha Was do skrętu, popycha Wam żebra. Możecie czuć, jak teraz prawe żebra oddalają się od kręgosłupa i ten prawy bok popychany jest do skrętu w lewą stronę. Postarajcie się ustawić czubek głowy dokładnie nad kroczem. Skręćcie głowę w prawą stronę. A teraz miękko skręćcie głowę w lewą stronę. Spójrzcie w tył za lewym barkiem. Czujcie, co się dzieje z oddechem. I wyjdźmy powoli z pozycji. Wyprostujmy nogi. I chciałabym, abyśmy teraz zrobili jeszcze jedną pozycję skręconą, Marichyasana trzecią. Będziemy potrzebowali też czegoś, na czym będziemy mogli usiąść. Ja ponownie wykorzystam sobie wałek. I siadam na wałku w taki sposób, żeby z tyłu była ta część wałka, na której będę mogła ewentualnie oprzeć rękę. Zginamy prawą nogę, zbliżamy piętę do pośladka, lewa noga wyprostowana, możemy ją troszeczkę na zewnątrz odstawić, żeby było trochę więcej miejsca w pachwinach. Splatamy palce rąk i opieramy ręce na kolanie. Spróbujcie teraz na wdechu unieść lewą rękę, wydłużyć lewy bok od samego biodra i z wydechem zahaczyć łokieć za kolano. Prawą ręką, pomagając sobie, spróbujmy skręcić udo do środka, a wówczas powinniście poczuć, że mocniej brzuch też dokręca się do uda. Próbuję zahaczyć mocniej lewe ramię, lewy łokieć i przenoszę teraz prawą rękę do tyłu, opieram się na wałku. Układam rękę dosyć blisko pośladka, tak żeby nie odchylać się w tył. Natomiast jeśli czujesz dyskomfort w pozycji lub z jakiegoś powodu nie możesz się skręcać, odchyl się bardziej do tyłu, ułóż rękę na końcu wałka i nie musisz mieć kręgosłupa pionowo ustawionego, bo być może w takim odchyleniu będziesz czuł większą przestrzeń do tego, aby się skręcać z większą łagodnością i świadomością. Jeśli czujesz, że ta pozycja również daje Ci przestrzeń, nie zamyka Cię, nie zaciska, możesz spróbować wejść głębiej w skręt, układając rękę bliżej pośladka i odpychając się z ręki, lekko pochylać się do przodu. Niech Twój lewy bok zbliża się do prawego uda. Skręć teraz głowę i spójrz w przestrzeń za prawym barkiem. Oddychaj. I wyjdź z pozycji, wyprostuj nogę. Pamiętaj, że jeśli nie masz wałka do jogi, to możesz go zamienić kocem złożonym w taki długi prostokąt, albo być może masz wałki jakieś takie, których używasz jako zagłówki do siedząc na kanapie, być może one będą też odpowiednie. I teraz druga strona. Ugnij lewą nogę, prawą wyprostuj i troszeczkę odstaw do boku. Spleć palce rąk i ułóż ręce na kolanie i wyciągnij się w górę. Unieś dół brzucha, unieś pępek. A teraz unieś prawą rękę, wydłuż prawy bok i z wydechem zahacz łokieć za kolano.
Przenieś lewą rękę do tyłu. I jeśli potrzebujesz większej przestrzeni, ułóż dłoń na kolanie, odchyl się nieco w tył i skręcaj się w takiej pozycji odchylonej. Możesz przez kilka oddechów w niej właśnie pozostać. A później możesz spróbować się przybliżyć, zahaczyć łokieć i położyć rękę bliżej pośladka. Skręć głowę i spójrz w przestrzeń w prawą stronę. Możesz podchodzić tą lewą ręką bliżej do pośladka i odpychając się od wałka, pochylaj tułów. Niech twój prawy bok spływa w stronę podłoża, lewy bok zawijaj w stronę kręgosłupa. Patrz w tył. Miękki wdech, miękki wydech. I powoli wyjdź z pozycji i przejdź do dandasany, wyprostuj obie nogi. I chciałabym, żebyśmy teraz jeszcze zrobili pozycję ze skłonem do przodu, które na końcu będą nas wyciszały. Dobrze by było usiąść na jakimś podwyższeniu, może to być jakaś poduszka i też przygotować sobie jakąś podpórkę pod czoło. Ja wykorzystam wałek do podparcia czoła, a pod pośladki podłożę sobie koc. Musisz dobrać taką wysokość pod pośladkami, żeby twoje biodra się nie zaciskały w siadzie skrzyżnym. Więc popraw pośladki, wyciągnij je do tyłu i na boki, odsłoń guzy kulszowe, czyli kości pośladków. Jeśli czujesz, widzisz, że twoje kolana są dużo wyżej niż stawy biodrowe, niż pachwiny, wówczas usiądź wyżej. I dobierz sobie taką podpórkę pod głowę, żeby przy wydłużonych bokach tułowia, uniesionym brzuchu, przy próbie pochylenia się, żeby twój brzuch pozostał wydłużony i miękki. Ja wykorzystam wałek, który złożę sobie w taką piramidkę i dzięki temu będę mogła wygodnie oprzeć głowę. Może to być również krzesło, jeśli potrzebujesz podeprzeć głowę wyżej. Albo jakaś inna podpórka. Przesuń ręce do przodu i oprzyj czoło na przygotowanej pomocy. W skłonach do przodu twój układ nerwowy wycisza się. Zresztą, jeśli oddychasz spokojnie i jakby czujesz swoje ciało, nie forsujesz nadmiernie, podchodzisz do pozycji z pewnego rodzaju dystansem. Wiadomo, że zapał jest ważny, ale też nadmierny zapał będzie powodował nadmierne pobudzenie. Nawet najtrudniejsze pozycje można właśnie wykonać z takim spokojnym stanem umysłu. W tej pozycji twój oddech spowalnia, ale też możesz czuć, że gdzieś w biodrach, albo w pachwinach, albo w pośladkach jakieś struktury rozciągają się, otwierają się. Zauważ, gdzie teraz czujesz oddech w pozycji, gdzie czujesz, że on dociera i czuj też te przestrzenie, gdzie brakuje oddechu. Wycofaj delikatnie dłonie i odpychając się rękami od podłoża, kręg po kręgu podnieś się. I teraz zmień skrzyżowanie nóg. Oczywiście popraw pośladki, żeby odsłonić guzy kulszowe. I kiedy będziesz się pochylał,
i czujesz na przykład, że przy skłonach do przodu zaciskają ci się pachwiny, możesz zacząć skłon z takim naciśnięciem dłońmi w kierunku pachwin. Wydłuż się od pachwin. Aha, wydłuż plecy. Wchodź w pozycję spokojnie. Czuj, jak centymetr po centymetrze twoje ciało poddaje się, otwiera. I na końcu opuść głowę, oprzyj czoło i wyciągnij ręce do przodu. I powoli, układając ręce bliżej stóp, kręg po kręgu, wyprostuj się. Teraz ułożymy się wygodnie do shavasany, czyli do pozycji martwego ciała. Możesz wykorzystać wałek lub inny jakiś przyrząd w postaci wałka do podparcia kolan. Użyj też czegoś do podparcia głowy, jakiejś poduszeczki i koca do przykrycia się. Jeśli masz woreczek relaksacyjny, przygotuj go, aby położyć na powiekach. Pamiętaj, aby wygodnie się ułożyć, zadbać o swój komfort. Kiedy położysz się, na razie jeszcze ze zgiętymi nogami, popraw najpierw rękami głowę, wydłuż tył szyi, oddal głowę od tułowia, poczuj, jak twoja szyja się wyciąga, taką delikatną trakcję stwórz dla szyi. Następnie obejmij rękami miednicę i przesuń pośladki w stronę wałka, w stronę pięt, tak żeby też taką trakcję zrobić dla dolnej części kręgosłupa. Następnie wyprostuj nogi, podpierając kolana wałkiem i rozpostrzyj swobodnie ręce na boki. Odsuń ramiona od boków ciała, odsuń ramiona od pach. Delikatnie rozchyl usta i pozwól, aby broda opadała w stronę gardła. Zamknij oczy i wsłuchuj się w swój oddech, w jego spokojny rytm. Wsłuchuj się w ciszę, w dźwięk ciszy po wydechu. Celebruj każdy oddech. I staraj się wydłużać pustą przestrzeń pomiędzy oddechami. Thank you.
Wprawdzie głębszy wdech i jeszcze jeden odprężający, miękki wydech. Splećcie palce i ułóżcie ręce na brzuchu. Nie otwierajcie jeszcze oczu. Bądźcie zanurzeni w ciszy. Zacznijcie czuć przestrzeń, która jest wokół Was. Spróbujcie poczuć zapach tej przestrzeni, wibracje, dźwięki. Teraz przenieście prawą rękę za głowę i miękko przetoczcie się na prawy bok. Teraz zacznijcie otwierać oczy i wspierając się na lewej ręce, powoli usiądźcie, głowę podnieście na końcu. Usiądźmy w pozycji wyrażającej godność, połączmy dłonie, oprzyjmy kciuki na mostku i z wydechem pochylmy głowę w stronę serca. Oczyśćmy serce z lęku i niepokoju. Poczujmy ciszę i spokój w sobie. I podziękujmy sobie za dzisiejszą poranną praktykę. Teraz miękko przenieśmy ręce na kolana. I unosząc głowę, powoli otwórzmy oczy. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. I zapraszam po południu na wyciszającą sesję jogi powięziowej. Do zobaczenia.